Witam Państwa serdecznie, witam mojego gościa, pan Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Dzień dobry, panie Dzień ministrze. Dobry. Tak się zastanawiam, zawsze się zastanawiałem, co to jest dziedzictwo narodowe, bo kultura to wiadomo, proszę, dziękuję, przepraszam. A to dziedzictwo? Dziedzictwo to są przede wszystkim zabytki, to są muzea, to jest nasza historia, o którą też trzeba dbać i to jest polityka historyczna, którą państwo czynić powinno i to jest głównie właśnie w domenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Czyli to, co po nas zostaje. To, co po nas zostaje i o co trzeba dbać i o co trzeba zabiegać, żeby przetrwało dla dalszych pokoleń i opowieść też o nas. Bo polityka historyczna to jest właśnie opowieść o nas. Zastanawiam się, co po was zostanie. Na przykład weszły pewne rzeczy do obiegu. Nie wiem, czy pan słyszał, jak młodzież się nawzajem chce obrazić, to mówi, jesteś głupi jak paski w TVP Info. No, rozumiem tę złośliwość, bo te paski to jest informacja, ale też czasami jakaś emocja i można na nie różnie reagować. Ale myślę, że każda telewizja tego typu paski stosuje i emocje są różne w różnych telewizjach. Nie, jeszcze tak już teraz bez żartów pytam, bo rzeczywiście no, jest pan stałym wyjadaczem medialnym i dziennikarzem, i człowiekiem z Krajowej Rady teraz z resortu. Podoba się panu telewizja publiczna w obecnym kształcie? Wie pan, ja uważam, że myśmy poszerzyli pluralizm w Polsce, bo przed 2015 rokiem, kiedy oglądałem na przykład główne serwisy informacyjne dwóch prywatnych telewizji i publicznej telewizji, to ja żadnej różnicy nie widziałem. Po prostu hierarchia tematów była dokładnie taka sama, opowieść i interpretacja świata była dokładnie taka sama i nie było żadnej różnicy. Natomiast uważam, że świat jest bardziej skomplikowany niż jeden sznyt. I dzięki temu, co się stało w ostatnich latach w telewizji publicznej, pluralizm w Polsce jest poszerzony. Ale na tym to właśnie ma polegać, że jak ci walą w PiS, to my będziemy walić w nich? Przyznaje pan, panie redaktorze, bo pan jest dziennikarzem, że pluralizm to jest wartość bardzo ważna w mediach. Tylko nie wiem, czy właśnie w jednym medium nie powinno być pluralizmu, a nie żeby to medium tworzyło przeciwwagę. Gdyby media prywatne, które też są zobowiązane i to jest zapisane w koncesjach, do rzetelnego i obiektywnego przedstawienia rzeczywistości wypełniały swoje obowiązki, a moim zdaniem w dużej mierze nie wypełniają. Są często jednostronne i przechylone w kierunku jednej strony w dyskursie publicznym w Polsce, to pewnie miałby pan rację, ale w sytuacji, kiedy tak nie jest i to od wielu, wielu lat, to uważam, że media publiczne powinny wypełniać też tę przestrzeń pluralizmu, której wcześniej brakowało i pewne sfery poglądów, które przedtem przez wiele, wiele lat nie miały prawa pobytu w głównych telewizjach, powinny to miejsce mieć. Nie wydaje się panu, że dziennikarstwo zeszło na psy? Kiedyś dziennikarze informowali, co się dzieje na świecie. Dzisiaj mówią, co ludzie mają myśleć o tym, co się dzieje. Uważam, że rzeczywiście jest taka ewolucja w całym świecie zachodu, że z poszukiwania prawdy i opowiadania o tym, co się dzieje, jak pan słusznie mówi, coraz bardziej media się skupiają na interpretowaniu tego świata i narzucaniu tej własnej interpretacji odbiorcom. Czyli krótko mówiąc, media się formatują również pod względem światopoglądowym. Ale moim zdaniem to jest zjawisko nie do uniknięcia niestety, dlatego że mediów jest, zwłaszcza w czasie, kiedy się media społecznościowe tak rozwinęły, jest tak dużo, że każdy musi jakąś swoją niszę znaleźć. I tę niszę się również poszukuje pod tym względem, że ja szukam na przykład, bo mam sympatię do takich, a nie innych poglądów, odbiorców o takich, a nie innych poglądach. Po prostu to zjawisko się dzieje, bo kiedyś mieliśmy jedno radio, ale to będzie telewizja tylko dla 50% Polaków wtedy? No 50% to wie pan, to marzenie, no, ściętej głowy. Ja mam tutaj na zasadzie takiej, że chcę być miły. Ja uważam, że żyjemy właśnie w czasach, że każdy się cieszy, jak ma stabilne kilka procent. Mhm. Jak ma stabilne kilka procent. Ale mówimy o mediach publicznych, panie ministrze, które są wszędzie dostępne. Jak ktoś ma satelitę, jak ktoś ma antenę naziemną i płatne przez wszystkich Polaków. No i media publiczne powinny przede wszystkim wypełniać tę rolę, na której mi najbardziej zależy i moim zdaniem to się dzieje, to znaczy starać się przedstawiać szerokie spektrum na przykład kultury.
w Polsce i w świecie. Jak mi pan powie, że media publiczne przedstawiają szerokie spektrum kultury, to wie pan, można spadnę mieć, z krzesła. Można mieć zastrzeżenia. W Zakopanem, można mieć zastrzeżenia. No, 10 milionów z kultury złotych popularnej na to też, poszło. Z kultury popularnej też bym się nie śmiał, bo ona jest ważna. Natomiast... Ale czy to jest misja telewizji publicznej? Misją telewizji publicznej jest na przykład TVP Kultura, jest TVP Historia. No, są takie kanały, przyzna pan. Natomiast rzeczywiście można mieć zastrzeżenia do TVP 1 czy TVP 2, jeśli chodzi o poziom tej kultury, czy... Bo ja uważam generalnie, że powinno być więcej kultury wysokiej w mediach publicznych, ale tutaj z kolei dotykamy innego problemu. Czy te media stać na przedstawianie wyłącznie kultury wysokiej? Nie do końca tak jest, dlatego że nie ma cały czas dobrego finansowania tych mediów publicznych. Jest kryzys powodowany. Bo Fonsi wziął 500 000 złotych za jedną piosenkę, dlatego nie stać na wysoką kulturę. Wie pan, ja się na tym nie znam. To już są kwestie negocjacji handlowych. Jakieś stawki są na tym rynku i one są takie, a nie inne. One czasem mogą bulwersować, albo artystę się ma, albo się go nie ma. Artystę, mówi pan. No, popularnego artystę. Okej. Okay. Nie, rzeczywiście, no serio pytam, bo widzimy to niesamowite rozpasanie. Miliard złotych parę miesięcy temu była taka informacja, poszła na media publiczne z budżetu państwa. Teraz szykujecie chyba zmianę wreszcie tych przepisów dotyczących finansowania. Tam pójdzie chyba potężny pieniądz. Teraz jest pytanie, na co? Właśnie na to, żeby było do czego media publiczne są zobowiązane, czyli solidna informacja, wysoka kultura i edukacja. Można zawsze mieć zastrzeżenia i one są uzasadnione, że tego czy tamtego brakuje, ale też nie można wymagać od mediów publicznych tych segmentów solidnie robionych bez pieniędzy publicznych. One muszą być po prostu, bo może powinny być tylko pieniądze publiczne. No, model BBC, ale to by wymagało i kilka razy bogatszego społeczeństwa, większych budżetów, którymi państwo dysponuje, nie wiem, większej opłaty abonamentowej, na co chyba naród nie jest przygotowany, bo nawet tą opłatę, która jest dzisiaj, która za wysoka nie jest, większość jednak nie ma zamiaru płacić i nie płaci, więc to jest kwestia jednak pewnej ewolucji. 13% Polaków podobno płaci? Niestety ubolewam nad tym, wśród tych 13% Polaków ja jestem i to od zawsze. I ubolewam nad tym. Uważam, że media publiczne są ważne jako trwały element polskiej kultury i powinniśmy je wszyscy utrzymywać. Od 2 lat zapowiadacie zmianę modelu finansowania mediów publicznych. To prawda. To jest tak trudna rzecz? Dosyć trudna, bo oznacza, że na przykład mówimy wszystkim Polakom, że jest nowy podatek. To nie jest łatwe. Dla żadnego polityka to nie jest łatwe. Więc cały czas o tym dyskutujemy, czy się na to zdecydować w miejsce abonamentu, którego się już raczej podnieść nie da. Nie da się przywrócić przyzwyczajenie Polaków do płacenia abonamentu. Można go tylko poprawiać, lekko tam jeszcze sznurować. Natomiast albo nowa opłata medialna, co oznacza niestety nowy podatek, a to jest bardzo trudna decyzja polityczna, albo utrzymywanie mediów z budżetu, co zapowiedział ostatnio szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. To jest nowa dla nas informacja dla ministerstwa i będziemy o tym z szefem Rady Mediów Narodowych dyskutować. Ale wy jesteście nad Czabańskim. Proszę? Wy jesteście nad Czabańskim. Nie, Rada Mediów Narodowych to jest organ, który zajmuje się mediami narodowymi. Ministerstwo Kultury nie ma nadzoru nad mediami publicznymi poza kwitowaniem finansowym, bo przejęliśmy obowiązki dawnego Ministerstwa Skarbu Państwa i tylko w tym wymiarze mamy władzę nad mediami, czyli kwitowanie. Od kogo będzie zależeć ten ostateczny model, żeby Polacy się dowiedzieli, od ustawodawcy, jak płacą? Od ustawodawcy jednak. A projekt kto składa? Rząd. Rząd ma inicjatywę ustawodawczą. Nie, ale wie pan, ale jednak wyspecjalizowana instytucja, jaką jest Rada Mediów Narodowych, musi rządowi powiedzieć, czy jest za takim rozwiązaniem, czy nie jest. Na razie usłyszeliśmy, że szef Rady Mediów Narodowych mówi, że warto o tym pomyśleć, ale pytanie, czy on tego naprawdę chce. Musimy o tym podyskutować. Czyli następne 2 lata jeszcze będziemy na pewno... Nie wiem, może szybciej. Może 6 nawet, albo 8. Na koniec jeszcze chciałem zapytać, jak się panu Korona Królów podoba? Oglądam. Bo jestem historykiem z wykształcenia i nawet z powodu tego, że to jak pan ogląda jako historyk, to rozumiem ból zębów totalny.
Nie, wcale nie. Uważam, że telenowele mają swoje jakieś prawa, są często uproszczone, są dosyć nisko budżetowe i to troszkę też widać. To nie jest serial taki z rozmachem, tam niektórzy mówili, że będzie jakaś Gra o Tron i tak dalej, nic z tych rzeczy. To jest po prostu telenowela historyczna i w sensie na przykład utrwalenia albo zdobycia, bo nie wszyscy detalicznie te fakty znają. Faktów historycznych, które miały miejsce w czasie rządów ostatnich piastów, tam jest dużo interesujących rzeczy. Ta cała geopolityka, te dylematy, które tam król Polski ma między Węgrami, Luksemburczykami, Brandenburczykami, Krzyżakami, a Litwą. To wszystko tam się dzieje i jest dosyć interesująco opowiedziane. Ja uważam, że pod tym względem, poza różnymi tymi obyczajowymi historiami, które też są przecież ciekawe, te związki małżeńskie między głowami koronowanymi i tak dalej, to wszystko poszerza albo utrwala naszą wiedzę historyczną. Podano oczywiście w takim stylu, do jakiego widz współczesny jest przyzwyczajony, dosyć uproszczonym stylu, ale jednak wiedzę poszerza. No panu też się musi podobać, bo pan jest z PiS-u, a usłyszeliśmy w telewizji publicznej, zresztą w wiadomościach, że tym, którym się nie podoba, to są właśnie ci tak zwana elita, która... Nic nie musi, ja po prostu jestem historykiem, zawsze lubię tematy historyczne, jestem zakopany w książkach też historycznych, prawie wyłącznie takie książki czytam i każda produkcja poszerzająca naszą wiedzę o historii mnie cieszy i cieszę się, że telewizja zdecydowała się po wielu, wielu latach nieobecności taki serial czy telenowelę historyczną uruchomić, bo są też zapowiedzi kolejnych, więc dobrze, że to się dzieje. A po książek VAT na książki będzie obniżony? VAT na książki? No. Nie słyszałem o takim pomyśle. Szkoda. A jest taka potrzeba? Ja bardzo, jako człowiek, który kupuje książki. A jaki jest teraz ten VAT? Nie pamiętam, ale wiem, że są drogie książki strasznie. No tak, na drożyznę zawsze można się uskarżać, ale w związku z tym, że książki są drogie, wzmacniamy biblioteki publiczne. Pan Jarosław Selin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję.